Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko i witam was ponownie w twierdzy Krzyżowiec 2. Widać, że się trochę pozmieniało od ostatniego razu. I trochę rozbudowałem fajnie, muszę wam powiedzieć, że tutaj mam sporo łuczników. Tutaj mam kilku zwiadowców, do tego tutaj jeden konkretny naprawdę wojownik z piczą tutaj. Dlatego tutaj mam, no wszystko jest po to, żeby chronić tutaj tych osadników, którzy ładnie mi zboże robią, ponieważ zboże jest mi strasznie potrzebne. Przybyło sporo kuszników, łuczników, widać, że nie są w stanie mi się przedostać. Podbudowałem tutaj ładnie, o, patrz jak mnie tam atakować. Najeżdżać na mnie. No nawet nie są w stanie po prostu za bardzo nic zrobić. W niego tutaj walą, ale on sobie nic z tego nie robi, ponieważ jego ciężka zbroja jednak jest lepsza, okazuje się lepsza. Do tego, moi drodzy, patrzcie jak fajnie zrobiłem. Tutaj nam jeden rycerz pilnuje zbrojowni. Dwóch tutaj nam pilnuje spichlerza, żeby nikt się nie dostał. No wiadomo, nikt się nie dostanie, ale to fajnie wygląda, bardzo fajny motyw zrobiłem. I składa zapasów z jednej dwóch i z drugiej strony również dwóch. No naprawdę fajny pomysł sobie tak stwierdziłem. Ale co dzisiaj? Co będziemy dzisiaj robić? Bo do tego przejdziemy. No oczywiście będziemy rozbudowywać się, będzie nam nasze imperium, jak je nazwałem, będzie nam kwitło. Ale to co bym chciał zrobić, to po prostu będzie rozbudowa to zburzę, ponieważ będzie nam przykazało. Będziemy rozbudowywać twierdzę. Będziemy zbudować te mury, potężne mury na całą twierdzę, żeby całe terytorium zajęło miejsce. O, tutaj patrzcie, kogo nam wyprodukował wilk. No nieźle. Dobra, zatem przejdźmy do rzeczy. Mam sporo kamienia. 1500 kamienia, więc myślę, że nie braknie. Tak się trochę przygotowałem na to. Okej. Dobra. No to się przydadzą, według mnie przydadzą się dwie bramy. Sobie mniej więcej teraz zobaczę. Gdzie te bramy bym chciał, żeby były? A message from Richard. Czekaj. Tak tutaj, nie? Chyba będzie najlepiej. Okej. Dobra, tu będzie chyba najlepiej. Dobra. No i do końca idziemy tutaj. Dawaj. Co jest? Aha, bo tu zrobiłem. Dobra. Nie szkodzi, dobra. No podwójny mur oczywiście, nie będę robił pojedynczego muru, aczkolwiek taki pojedynczy to naprawdę słaby, słabiutki. Pokażę wam trik jaki zrobię. Jak mi się podoba mur, jak wygląda. Takie coś. Tak. O, takie coś mi się bardzo podoba, naprawdę mega. Mógłbym robić co kawałek, ale stwierdziłem, że takie chyba będzie ładnie wyglądało. Chociaż, no nie wiem. Okej. Okay. Jak to się prezentuje? No w miarę. I z drugiej strony też może zrobimy, co? Tak sobie myślę, że byłoby spoko. Tutaj coś nie chce się robić. A message from the rat. I nie, co jest? We are winning this war. All down to me, of course. Dobra. Mi się przypomniało jak w Wiedźminie 2 właśnie był motyw, że nas atakował o nie, dobra, tutaj krzywo będzie. Ale tak jest fajnie, okej. Okay. Dobra, dobrze to wygląda. Mój pomysł, nie ściągnąć. Nie wiem, może ktoś rzeczywiście takie coś robił już. Just come for you. Gdzieś na YouTubie. Aczkolwiek na pewno naprawdę go nie ściągnąłem. Sam to wymyśliłem. Watch and learn, boy. Watch and learn. Że my jesteśmy przyjaciółmi chyba, nie? Czy nie bardzo? Mam 201 żołnierzy na 200 możliwych. Właśnie już nie mogę produkować za bardzo. A szkoda. I tutaj się przyda nam oczywiście jeszcze. Dobra, no to weź tutaj rąbni. A w sumie to możemy dotąd, tak. Okej, tak to zrobimy. We are under attack. Dobra, tu jest krzywo, to zaraz usuniemy. Dobra, się dobuduje. Chociaż to nie, to będzie. Okej, i tak będzie fajnie. Tak, no dawaj.
Dobra. I fajnie to wygląda, naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. No i z drugiej strony. Tutaj pieski będą ładnie czuwać w razie czegoś. Can't place that there. A nie, źle, 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 źle. To musi być. Tak. Co jest? O. Tak. Tutaj. O, nie jest źle, nie? Tutaj trochę jakoś tak dziwnie wyszło. Ale to trudno, dobra. Ogólnie jest fajnie. Ogólnie jest fajnie. Tutaj już nie będę budować za bardzo, bo stwierdziłem, że chociaż tu możemy coś zrobić takiego. No, takie coś będzie fajne. Okej. I tu można wilcze doły. Nie wiem, czy można fosę kopać. Chyba nie można w tej twierdzy fosy. A szkoda, bo fosa była naprawdę super rozwiązaniem. Ja uwielbiałem fosę, no naprawdę, to jest ekstra rzecz. Fosa i twierdza to rewelacja, naprawdę. Tutaj w sumie tak sobie pomyślałem, że mogę jeszcze tu coś zrobić. Tak? Okej, takie coś? Myślę, że będzie okej. Tu będzie już rzadziej, ale to fajnie wygląda, naprawdę. To trzeba przyznać, że ekstra. No i w sumie nie ma co robić dużo tych schodów, bo jak będą jedne konkretne, które będą pilnowane, to będzie chyba najlepiej. Tu mi się szczur trochę, a czy nie szczur, tylko wilk wprosił i znaczy na, nie na moim terytorium, ale blisko sobie pobudował tutaj świnki. No i ogólnie musiałbym myśleć powolutku o atakowaniu na ciebie. Gdzie mnie atakujesz? Dobra, biorę tych konnych łuczników. To w dużo nie jest, bo mam ich 20 tutaj, ale stwierdziłem, że co tam możemy sobie pozwolić. Zaatakuję w sumie to na kogo? Na ciebie chyba jeszcze nie. Tak, ciebie na koniec sobie weźmiemy. Tu już ktoś padł. Jakoś tak wyszło, że padł. No nie wiem jakim cudem, ale nie ma go, dobra. Ej, nie chcę tak. On jest za dobry dla was. A, dobra, pięknie. Tu szczur widzę, że robi wszystko, co w jego mocy. Znaczy, kurde, mi się myli szczur z wilkiem, jeny. Wilk robi wszystko, co w jego mocy. Dobra. Pięknie. Już nie mogę was produkować, no szkoda, szkoda. Składy. Mamy dużo wszystkiego, sera, jabłka. Bierzcie, jedzcie z tego, skoro możecie. Pomóżcie, łucznicy, szybko, pomóżcie, pomóżcie im. Wspierać, wspierać, wspierać ich tutaj. On jest naszym sojusznikiem, więc pomagać im. Pomagać! Kurde, tutaj jeszcze ci dochodzą. Ale FPS spadają. Ja nie mogę, ale co się dzieje? Tu już lepiej, tu już wzrastają FPS, ale tu to masakra. Co tu się dzieje, to jest masakra, naprawdę. Nie wiem, czy to spowodowane tym, że tak dużo tego. No i padliście, no i padliście. Trudno, wyprodukuje się kolejne jednostki. Kolejne jednostki w postaci. W sumie to wy to jesteście. Dobra, to mogę sobie pozwolić takie coś. I nie byłoby chyba nic złego, gdybym zrobił coś takiego jak. Okej, takie coś. I sobie tutaj zaraz. Your Grace? Dobra, pędź, widzę, że tu nie masz za bardzo co podpalić. I pełni. O, tu możesz. No ale tu już nie dojadę. Setting off! A, podpal. Odpalę was. Eee, tam. Dupę. We are under attack. Moving, trebuchet! O, i podpalił się. A czy jeszcze nie? Ale trochę HP pewnie było, co? Pędzić tutaj, pędzić mi. Tutaj widzę konni moi. Ło, ale padliście, co wam się stało? O, ci pewnie po drodze. Ach, tam. Łamagi taki nic nie potrafią zrobić konkretnie. No nic. Set us a task. Dosięgniesz?
tutaj. Wy jesteście tutaj. You need something? Dobra. Nie no, ty siadaj. Dosięgniesz? Dosięgniesz. Fajnie, dobra. To atakujemy. Atakujemy powolutku. Już trochę uszkodzony tutaj jesteś, widzę. No niby nic, ale to jednak trochę pomoże, no. Pięknie. Bardzo ładnie. Pędźcie razem. Wy z przodu. I tutaj im podpalimy. Tak, to dobry będzie pomysł. Zdecydowanie. Tylko wypędźcie tu, a ty przy nich od razu. Moving haycart. Engineer detachment heading out. Pędź. Captains, prepare your men. Today we fight. Departing engineer detachment heading out. No nie. Nie tak. Się zaklinował. Please send them to us immediately. Mam nadzieję, że się podpalisz. No ale to i tak nic nie da, bo tu jest studzienka zaraz. O, ja nie, no nie tak miał to wyglądać. Stronger than ever. A ty walisz tutaj, tak? My lord? Calculating? Calculating? Dobra, bardzo ładnie. No tu już ładnie nasi pomogli. What's the plan? Moving haycart. Podpalcie. Yes, sir. No co wy zrobiliście, się nie nadajecie. Inteligentne boty, bardzo inteligentni. Mnie bardzo przejmuje fakt, że dlaczego mam tylko trzy wieżyczki. Zobaczcie, oni sobie mogą budować te takie wieże obserwacyjne. One są bardzo fajne, ja po prostu je ubóstwiam. Ja zawsze je budowałem i one się super sprawdzały, naprawdę mega. No po prostu to nie mogę, nie wiem. Czy w kampanii to trzeba blokować, czy jak to działa, bo po prostu się nie orientuję. O co w tym chodzi? No i tyle. Aha, wy pędźcie tam. No dobra, pędźcie, w sumie to kasy mam tyle, że możemy sobie pozwolić zaryzykować, nie? Aha, rozwalony. Pięknie, patrzcie, no. Tu się rozwaliło. Kryzys, masz potężny kryzys, ziomuś. A ty pójdziesz z góry. W sumie to atakujcie, moi drodzy. Ty zaatakuj niebieskiego. A message from the wolf. I will bring them to heal. I ty też. Ale FPS-y spadają u ciebie, ziomuś. Co on robi takiego? Yes, we will attack. You will follow my lead. Aha, to szczur, dobra. No szczur to za bardzo chyba nic nie zrobi, ale spróbujmy. Look lively! The enemy has its tail up! Co wy robicie, co? Dobra, ich wysłać w podróż. To nikt nie dotarł, no nikt. Kompletnie. Nasi tu są. Dobra, no to w sumie możemy naszych posłać. Również. Powolutku tutaj. Pędźcie tutaj. Pędzić tam. This is over, and I win this war, and they just come for you. No i powolutku się zbliżamy do końca, moi drodzy, odcinka. Z tego co ja tutaj widzę. Pędźmy do miasta i zróbmy tam chaos. Taki jest mój plan. Kusznicy, bardzo dobrze. Moving to sight. Lecisz tutaj. Może kościół się podpali przy tym domy, byłoby bardzo dobrze. Dobra, tutaj będzie zaraz pędzić ze studzienki. A nie, tutaj pędzą. A message from the rat. Regard, peasant. I will soon be in command. Okej, ci pędzą, fajnie, bardzo dobrze. You need something? You need something. Eager to work. At your disposal.
Dobra, wypędź się, proszę was. Pędź tam, niech ci się uda wreszcie. Engineer detachment heading out. Proszę. Jest. Udało się. Podpaliło się. Ekstra. No i się tutaj w mieście też pali, więc widzę, że przychodzicie do rzeczy. I zaraz go pokonamy. Ale myślę, że to, kiedy go pokonamy, dowiecie się, jak go pokonamy, zobaczycie w następnym odcinku. Więc widzicie, że katastrofa tego zamkiem tutaj się dzieje. Wszyscy walczą pod murami, tutaj pod do ostatniej krwi, do ostatniej kropli krwi, do ostatniego, a po prostu cała wioska płonie, więc ja się z wami żegnam tym akcentem tragiczno-wojennym. To byłoby na tyle, na razie, cześć!